bo nie wiem, czy wiesz, ja prowadziłem taką firmę 100%, która robiła odzież i teraz wracamy na rynek z tą firmą przez tak zwany crowdfunding inwestycyjny i myśmy byli pierwszą polską firmą, pierwszą, mogę to udowodnić, wątpię, żeby ktoś mi pokazał coś przed nami, która robiła między innymi odzież patriotyczną. Czyli myśmy robili znaki PW, myśmy odnosili się do różnych takich fajnych polskich patriotycznych rzeczy bez takiego jakiegoś mocnego zacięcia, że wiesz co, że nie wiadomo kogo tam udawaliśmy, ale też nie skręcaliśmy w jakąś stronę mocno, tylko po prostu uważaliśmy, że nasze symbole są fajne. Więc na przykład coś takiego może by pasowało. Jeszcze zawsze sobie żartowałem, że byliśmy jedną z nielicznych firm polskich, patriotycznych, która miała polską nazwę. Bo inne konkurencje, które już później powstały, to żadne nie miały polskiej nazwy. Miały jakieś francuskie, angielskie i tam takie patriotyczne firmy to były. No dobra. Tak jest. Proszę Państwa, ostatnio, a właściwie już 3 miesiące temu rozmawialiśmy z Piotrem, że jeszcze odbędziemy jedną rozmowę. No i nasza rozmowa miała miejsce dzień przed wybuchem wojny w Ukrainie. To wszystko oczywiście wywołało całą serię wydarzeń. Piotr z racji swojego zawodu rzucił się w wir pracy, mógłbym tak powiedzieć. No ale rozmowa się w końcu doszła do skutku, więc witam Cię Piotr, dzisiaj mój specjalny gość. Czołem. Piotr Zychowicz. Piotr, co się stało przez te 3 miesiące? Tak, będę później uderzał w szczegóły, ale zacznijmy od ogółu do szczegółu. Świat stanął na głowie. Tak. Mój osobisty świat, bo kanał na YouTubie, Historia Realna, który sobie tam robiłem wcześniej i on trochę był o geopolityce, trochę o historii, nagle, no, krótko mówiąc, eksplodował. Bo robimy codziennie prawie rozmowy ze specjalistami o wojskowości, o geopolitykami, którym próbujemy to analizować. To się ludziom bardzo podoba. Jest ewidentnie, wiesz, taka potrzeba. Wszyscy chcą teraz o tym dyskutować, dlatego że to, co jeszcze do niedawna było jakąś tam specjalistyczną dosyć niszą, nagle dotyczy naszego życia, nie? I no, to jest, jak najbardziej. To jest ważne, ale, ale akurat zacząłem od tego mniej ważnego poziomu, to oczywiście. Ale wiesz co, to był poziom, do którego chciałem też nawiązać, więc bardzo dobrze, że do niego, że od tego zaczęliśmy, bo ja się chciałem zapytać, no, czy można powiedzieć, że znalazłeś się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie? Ja nie chcę do tego dorabiać żadnej, wiesz co, jakoś czegokolwiek negatywnego, tylko wiesz, o co mi chodzi. No, tym się zajmowałeś dłuższy czas swojego życia. Pisałeś książki, zdobywałeś wiedzę. No i się okazało, że ta wiedza teraz jest nią zainteresowany ogół, że to właściwie wszedłeś z pewną specjalizacją w mainstream. Wiesz, wiadomo, że nikt tutaj nie chciał tych wydarzeń i to jakby w ogóle nie pije w ten sposób, ale właśnie, czy można by było tak powiedzieć, że wiesz co, to twój czas. Nie chcę na to tak patrzeć z tego powodu, że trwa wojna, ludzie giną i to jest, wiesz, o krok od tego, żeby powiedzieć, że się cieszę, że jest wojna. Nie cieszę się. Nie, broń Boże, tego nie sugeruję, ale wiesz, o co mi chodzi? Wiem, o co że chodzi, teraz tak. Jest czas na taki kanał. Wiesz, ilu moich znajomych ogląda twój kanał? I to, słuchaj, no to jest normalne, że będziesz się z tego cieszył, z faktu, że dostarczasz wiadomości, którym ludzie są zainteresowani. To jest normalna rzecz. Cała masa moich znajomych mówi, wieczorem o 8 włączam Piotra. Fajnie, to bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich twoich znajomych, którzy oglądają mój kanał. Super. I rzeczywiście niektórzy sobie ustawiają już te nasze wejście jako, wiesz, dzwonek w telefonie, czyli
Piotr Zychowicz. Historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. I to jest ten moment, który rzeczywiście ludziom się kojarzy z tym. Natomiast myślę, że jak to funkcjonuje? Działa to w ten sposób, że ktoś mi kiedyś powiedział, jak startowałem na YouTubie, geopolityka, historia, kogo to obchodzi? Motoryzacyjny kanał otwórz. Ja mówię, a dlaczego? Ponieważ każdy ma samochód, albo prawie każdy ma samochód i każdego to interesuje. Okej. Okay. A geopolityka to jest kwestia niszowa i odległa dla wielu ludzi. A teraz ta geopolityka się o nas wszystkich upomniała. Ona przyszła i puka do nas do drzwi. Codziennie rano rakiety rosyjskie spadają na Lwów, który jest tuż za granicą Polski. Polska dostarcza Ukrainie czołgi, amunicję, sprzęt. Jesteśmy krajem, który jest zapleczem frontowym dla kraju prowadzącego wojnę. Jest olbrzymia wojna, giną ludzie i to taka wojna, wiesz, nie jakaś tam misja bliskowschodnia. Nie drony na Pacyfiku. Tak, tylko po prostu taka wojna, której sobie no, czytaliśmy w książkach o II wojnie światowej. Czołgi, rakiety, samoloty, śmigłowce, masy piechoty, setki tysięcy żołnierzy. No, to jest jednak szok, nie? Że to się dzieje w 2001 wieku, w XXI wieku i to w dodatku za miedzą. I to jest powód tego, że ludzie szukają, chcą się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, szukają analizy i taka formuła telewizyjna, ja w ogóle uważam, że telewizja jest medium XX wieku, a YouTube jest medium XXI wieku. Jest po prostu, telewizja nie jest dostosowana do współczesnego życia. Wyobrażasz sobie w ogóle, żeby tak jak byliśmy małolatami usiąść, nie wiem, w środę o 8, tydzień w tydzień oglądać odcinek jakiegoś ulubionego serialu. Alo, alo, albo coś. Koledzy, którzy mają dzieci i mają w bardzo różnym wieku. Niektórzy późno, a niektórzy wcześniej, ale większość z nich stwierdza podobną rzecz, że moje dziecko nie wie, co to jest telewizja. I ja mówię, ale w jakim sensie? Ja mówię, no jak mu tłumaczę ideę, że o którejś godzinie jest jakiś program, to on się śmieje i mówi, no jak, no przecież to bez sensu. Bez sensu, nie? To jest po co to ma być? Ja chcę oglądać to o 16, to wtedy tak. To oglądam. Dokładnie. Dlaczego to jest o 18 wczoraj? No, tak. Ja jeszcze wtedy gram w piłkę albo... To jest jeden wymiar tego, nie? Że to jest niedostosowane do naszego współczesnego życia. Natomiast drugi jest taki, kto ma czas, żeby na przykład obejrzeć film, który trwa 2 godziny, jeszcze pieprzą ci w to blok reklamowy kolejne 45 minut i 3 godziny masz wyjęte z życiorysu. To w ogóle tak dzisiaj nie działa, więc to jest w ogóle kompletnie passé. Ale jest inny problem, wiesz? Wielu ludzi, którzy na przykład przychodzi do mnie i robię z nimi rozmowy w kanale Historia Realna i to są, wiesz, oficerowie, generałowie, analitycy, żołnierze, ludzie, którzy wiedzą, jak ta wojna działa, bo na niej byli na przykład, albo właśnie ją analizują, no to mówią, że czasami ich zaprasza telewizja, facet siada i mówią, no to proszę powiedzieć, co pan sądzi. On mówi... Dziękujemy bardzo, bo to był ekspert taki i taki. Facet mówi, ale zaraz, ja zdążyłem powiedzieć 3 słowa. Dobra, lecimy dalej, bo wjeżdżają reklamy. I u mnie program trwa godzinę. Przerwę, jest takie durne pytanie, aczkolwiek z lekkim sensem, które się w Ameryce raperom zadawało. I jak oni przychodzili, to się mówią, okej, so what you all about? Kurczę, nie umiem tego na polskim przetłumaczyć. Ja wiadomo, o co chodzi. O co ci właściwie chodzi? I'm about dziewczyny i jointy na przykład. No tak, i kasa. No tak, nie ma czasu w telewizji. Nie ma czasu w telewizji. Telewizja jest w związku z tym w ogóle archaiczna. Po drugie, wkurza ludzi tym, że często ci prowadzący są napastliwi, dają tak zwane setki, czyli na przykład, wiesz, przyjeżdżają do ciebie z kamerą do domu, 15 minut stoisz przed trawnikiem, gadasz, potem włączasz ten telewizor i dają setkę, często wyjętą z kontekstu, 2 zdania. Tymczasem, jak zaczynałem też, założyłem kanał na YouTubie, to różni eksperci mówili krótko, musi być krótko, 10 minut, 15 minut. My robimy rozmowy godzinne, to jest taki standard, do którego staram się trzymać. Wiadomo, że jak się zagadamy, to jest godzina 10, godzina 15. I słuchaj, trzymamy tą oglądalność od pierwszej do ostatniej minuty, ludzie oglądają, te wskaźniki po prostu strzelają w kosmos. I fajnie, myślę, że to jest dowód na to, że szerokie rzesze ludzi chcą mieć rzetelną informację, analizę o tej wojnie, interesują się. I
to jest pocieszające, nie? To samo mówili dokładnie mi, jak zaczynałem mój kanał. Dawno temu ja to akurat robiłem bardzo chaotycznie, w takim sensie, że rzadko czasami coś wypuszczałem, że nie, czasami nie. Natomiast właśnie taka była narracja z ludzi, którzy powiedzmy, że chcieli mi pomóc, że nie winni, słuchaj, to jest, to są szybkie czasy, to musi być 10 minut, to tego, to potnij, to tego, tylko powyciągaj same pyskówki i jakieś głupoty i coś. Ja mówię, ty, ale ja chcę się dowiedzieć coś o człowieku, o czymś. Jak ja mam się dowiedzieć w 15 minut? Ja nie chcę właśnie ludziom dostarczyć tylko żartów, chcę też, jestem osobą, która lubi pożartować, ale chcę też się dowiedzieć czegoś normalnego. No nie wiem, że ktoś jest taki, śmaki, ma jakiś pogląd, z którym się zgadzam, albo nie. Tak, ale wiesz co, zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz. Czasami może być taki program też rozciągnięty jak guma od gaci. I na przykład fiksujesz się, że chcesz zrobić 1,5 godziny i rozmowa się nie klei. Ale na przykład... To się kończy szybciej. To się kończy. Ale jeżeli ja mam, przepraszam bardzo, facet mówi rzeczy ciekawe, samemu mi to sprawia przyjemność, jak go słucham, bo sam się dowiaduję przecież od tych ludzi kupę. I ja mam powiedzieć, dobra, panie, do widzenia, bo jest 15 minut? Dlaczego? YouTube, wiesz, nie ma żadnych ograniczeń w internecie. Możemy, jak będzie ciekawiej mówił, możemy gadać 10 godzin. oczywiście żartuję, ale to jest ekstra i wiesz co, dla mnie też jest taki moment, że gdyby mi, w momencie, kiedy mi to zacznie mnie to nużyć i przestanie mi to sprawiać przyjemność, to od razu zamykam ten kanał, wywieszamy kartkę, koniec i do widzenia. Ja sam jestem zachwycony tym, jak ci faceci, wszyscy, którzy do mnie przychodzą i kobiety również, opowiadają, analizują. Z reguły zapraszam najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, praktyków, czyli byłych żołnierzy, od generałów po szeregowców i teoretyków, czyli świetnych ekspertów. Sam się od nich dużo dowiaduję i to jest ekstra, nie? I sprawia mi to wielką frajdę. Widzę, że ludziom też i pchamy do przodu ten temat. Piotr, jak myśmy rozmawiali, ty miałeś 80 tysięcy, ile teraz masz? 400. To jest subskrybentów chyba... pytasz, tak? Tak, to jest chyba najszybciej rozwijający się kanał. Akurat oczywiście, że szkoda, że powód tego jest taki, jaki jest. Natomiast jedną rzecz, której nie mogę ci odmówić i tutaj pogratuluję ci, że dobrze wykorzystałeś czas. Tak. No bo też mogłeś przecież kolejną książkę powoli pisać albo zrobić jakikolwiek inny ruch, prawda? Tak, tak. Wy zrobiłeś ruch, moim zdaniem, właściwy. Ale wiesz, tylko powiem, czy to też była odpowiedź. To znaczy na to ja zrobiłem 1-2 filmy na początku. Sam, wiesz, to był taki moment 24. Ja zawsze to powtarzam. Tak jak wszyscy wiemy, co robiliśmy, wiesz, 11 września, przepraszam, 2001 roku, jak był World Trade Center. Jak wszyscy wiemy, co robiliśmy 10 kwietnia 2010, jak był Smoleńsk, tak wszyscy będziemy pamiętali ten dzień, jak wybuchła ta wojna. Ja chciałem sam dowiedzieć się czegoś od tych ludzi, co to będzie. I odzew był społeczny taki olbrzymi na to. Zaczęły pędzić w górę te wszystkie słupki, wiesz, subskrypcji, oglądalności. W związku z tym, skoro ludzie chcieli i chcą nadal, no to robię. Natomiast od razu powiem, że to byłoby niemożliwe, gdybym to robił sam. Zaczęliśmy we dwóch z Patrykiem Grochowalskim, którego pozdrawiałeś zresztą, pamiętasz? Tak. Z poprzedniego odcinka, który jest, ogląda twoje programy i bardzo je chwali. Potem już włączyły się w to nasze żony, więc jest nas już czworo. Jeszcze pomagają nam osoby różne fajne też, między innymi z Patronite'a. Mamy super społeczność ludzi, którzy nas wspierają właśnie na Patronite i na YouTubie. I bez patronów by to było, wiesz, niemożliwe, bo często nam demonetyzują filmy, bo jest broń, bo pada słowo wojna. To jest coś okropnego. Tak. Przecież no, wasze filmy to nie jest coś, co, nie wiem, propaguje idiotyzm, tylko to jest, ojejku, o tym można by było gadać, ale to szkoda dzisiaj rozmowy. Ale to algorytm robi, to tak, wiesz, ale ja się to odwołuję, jest coś po prostu okropnego. Tak, ja się odwołuję i zawsze jak się odwołam od tych decyzji, to wtedy to można już te reklamy wyświetlać, ale to jest wtedy już jakby no, po sprawie, bo... główne pieniądze. Oczywiście, tak, bo większość już jest obejrzana, w związku z tym są koszty, nie ma zysków. Tak. I to, co naprawdę cenię, to jest to, że mamy już na Patronite 1100 patronów i oni nas wspierają i dzięki temu tym ludziom możemy spokojnie się temu poświęcić. Tak jak powiedziałeś, piszę mniej,
Nie robię innych rzeczy z aktywności zawodowej, którą robiłem. Robimy codziennie prawie filmy, oprócz sobot. W związku z tym, dzięki tym ludziom możemy to robić, skupić się na tym i super. I to jest takie stabilne, jest to absolutnie niezależne od fochów algorytmu z New Delhi, który wiesz, jest nastawiony na słowo wojna i kasuje filmy. No to jest akurat dziwne, ale... Ale to się nie zdarza często, od razu też ci powiem. Aha, no to całe szczęście to jakoś... Słuchaj, czyli kończąc twoją osobę, bo będę chciał przejść do wydarzeń i teraz ja być tą osobą, która się dowie o tym, co się dzieje, to tylko tak kończąc, to jest tak. Wykorzystujesz ten czas dobrze, właściwie to było potrzebne. Czy ty myślisz o dalszym rozwoju tego? Kurczę, no to pytanie mógłbym zadać w sumie na końcu, bo nie zadałem pytania, w co ty myślisz, że co my właściwie mamy. Dobrze, to jednak pod koniec się o to spytam. Okay. Powiedz mi tak, ja pamiętam, jak myśmy rozmawiali, ja na drugi dzień do ciebie zadzwoniłem i ja miałem taką myśl, cholera, nie powinienem do ciebie dzwonić, zadzwonił do ciebie cały świat, a jak dureń też dzwonię. I ja sobie pomyślałem tak, tylko że ja miałem jakąś techniczną rzecz, którą jedną tam chciałem się ciebie zapytać. I ja się zapytałem tą techniczną rzecz i pamiętam, że ja się ciebie spytałem tak, powiedziałem, powiedz mi jakąś jedną dobrą rzecz, Piotrek, a ty, żebym mógł powiedzieć to w domu, a ty powiedziałeś na to, Wini, nic ci takiego nie powiem, bo jakbyś mnie wczoraj spytał, co się wydarzyło, to bym ci powiedział, że nie przewiduję, że jednak to się wydarzy. I kurde, to zabrzmiało tak smutno, donośnie, ale prawdziwie. Natomiast aha, skończyliśmy drogę. No i dobrze, to zawracamy. Natomiast jak byś był w stanie przeanalizować te 3 miesiące w skrócie, co się wydarzyło przez 3 miesiące i do czego to prowadzi na najbliższy kwartał, pół roku, nawet nie wybiegajmy, to będzie następne pytanie o dłuższy czas, ale o ten bliski czas. Dobra, 3 sprawy. Pierwsze, to co powiedziałeś, to jest dzisiaj wielu ludzi, którzy mówią, ja wszystko przewidziałem, wszystko wiedziałem, że tak będzie. Ja nie ukrywam, że wydawało mi się i byłem pewien, że na tak nieracjonalny krok oni się nie zdecydują. I jak się okazało, z perspektywy rosyjskiej, gdyby mnie słuchali, to by wyszli na tym nieźle, nie? Więc to jest pierwszy punkt. I absolutnie muszę powiedzieć, że to, co oni zrobili, byłem zdumiony pierwszego dnia, że pojechali tak ostro. Dwa, co się wydarzyło, to powiedzmy najpierw, bo to trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze z perspektywy wszystkich graczy, nie? Najważniejszy jest Rosja i z perspektywy Rosji, to przez te 3 miesiące oni przeszli od maksimum do minimum. Czyli... I mi się wydawało podobno, że oni to w parę dni załatwią, tak? Tak. Czy to jest prawda? To wiesz, potwierdzasz, tak, że oni tak myśleli? Oczywiście, to jest taki schemat, który oni wypracowali w Afganistanie i ćwiczyli bardzo ostro podczas rozmaitych manewrów i gier wojennych. Krótko mówiąc, zaczynamy od dekapitacji organizmu, czyli jeżeli, mówiąc wprost, wyobrażasz sobie państwo jako człowieka, to trzeba mu oberżnąć łeb. Rozumiem. A potem organizm pozbawiony mózgu, głowy jest bardzo łatwy do opanowania. Można jak Frankenstein nową głowę przyszyć, czyli przywieźć w walizce jakiegoś Janukowycza, czyli przypominam, że to był ten prorosyjski przywódca Partii Regionów. Wiem, i poprzedni, ten okropny człowiek. Tak, prezydent Ukrainy, którego obalił Euromajdan, czyli te w 2014 roku. Te wydarzenia, zamieszki w Kijowie. No i krótko mówiąc, pomysł był taki. Robimy desant, niesamowicie spektakularny, na lotnisku Hostomel w pobliżu Kijowa. Wojska spadochronowe rosyjskie miały opanować, jak wiesz, jak w filmie Rambo, to lotnisko. Następnie na te pasy startowe, które byłyby w rękach Rosjan, miały wylądować samoloty. Z tych samolotów miały wysiąść kolejne jednostki. Mieli błyskawicznie udać się, czy też zająć Kijów, kluczowe budynki, prezydenta Zełenskiego zabić albo porwać
i podyktować po prostu warunki, błyskawicznie ogłosić, że sprawa załatwiona, zmienia się rząd i całą Ukrainę w ten sposób sparaliżować. I chodziło, mówiliśmy o tym w tej poprzedniej rozmowie, że chodziło po prostu o to, żeby Ukraina nie weszła do NATO, żeby nie była częścią Zachodu, tylko była częścią Wschodu. I to było ten plan maksimum, czyli bierzemy całość, zjadamy wszystko, cały organizm państwowy Ukrainy. Ten plan, wiesz... Przepraszam, tutaj się dopytam, czy oni mieli też jakiś plan, na przykład oni już mieli wyselekcjonowane odpowiednie nazwiska do zamordowania inteligencji, bo mówiąc o głowie, mówimy chyba o inteligencji. Często to ona dyktuje reszcie ciału, co ma robić, więc czy myślisz, że oni mieli już cały zestaw, dobra, okej, okay, tu jest tam te ileś, nie umiem powiedzieć, to 1000 czy 10 tysięcy osób, które trzeba od razu wszystkich tam zakopać w Katyniu Nowym? Znaczy, słuchaj, mówi się bardzo dużo i się mówiło o tym, że mają listy proskrypcyjne, czyli właśnie takie listy nazwisk z adresami, będą próbowali coś takiego zrobić. Niemcy mieli takie listy podczas II wojny światowej. Dowiadywali się też od tubylców o tym. Tak, i słuchaj, czy tak jest w rzeczywistości? Zobaczymy po wojnie. No, na pewno to się nie zrealizowało, całe szczęście, ale mówi się bardzo o tym, że miały być obozy filtracyjne i rzeczywiście ci tacy, jak to oni mówią w tej swojej propagandzie, najbardziej zajadli banderowcy i faszyści mieliby, pewnie zostaliby internowani i co dalej by się okazało. Natomiast ten plan absolutnie się nie zrealizował. Rosjanie zostali zatrzymani, zostały skasowane te formacje, które wylądowały na lotnisku Hostomel. Udało się uszkodzić pasy startowe. Jeden z tych samolotów został nawet zestrzelony podobno, w związku z tym ten plan się nie powiódł i Rosjanie jeszcze tak dreptali z rozpędu po tym Kijowem tam miesiąc czy kilka tygodni, nie dając za wygraną, ale to się nie zrealizowało. To był ten plan maksimum. Plan taki, wiesz, średni, to było coś takiego, żeby podzielić Ukrainę na dwie części, na RFN i NRD ukraińskie. Czyli idealnie, jak Państwo możecie sobie otworzyć teraz, słuchając nas, mapę Ukrainy, przez sam środek idzie rzeka Dniepr, zostawić zachód, a wschód sobie zabrać. Ten wschód zamieszkały głównie przez ludność jednak rosyjskojęzyczną. Głównie czy przez 30%? Oj nie, tam to jest jednak dominujące. Tak, im dalej od Kijowa w stronę granicy, to tam już w ogóle praktycznie się nie mówi po ukraińsku. Jest taki jeszcze trzeci język, surżyk. To jest taka mieszanina tam na pół, czasami używana, szczególnie na prowincji. Ale miasta mówią po rosyjsku. Ale oczywiście dodajmy, że jest coś takiego i teraz już Putin coś takiego utwardził, jak ukraiński patriota mówiący po rosyjsku, żeby było jasne. Ale wróćmy do tego, o czym mówimy. I ten średni plan to był zająć cały wschód, łącznie z Odessą, i wtedy byłby wschodnia Ukraina ze stolicą w Charkowie. I dlatego oni tak ostro ten Charków bombardowali. Charków był zresztą bardzo długo stolicą Republiki Sowieckiej w czasach Związku Sowieckiego, wcale nie Kijów, tej ukraińskiej. I wtedy odcięliby też prawdopodobnie Ukrainę od morza, zajęliby Odessę i Ukraina zostałaby takim biednym krajem rolniczym bez przemysłu, który jest na wschodzie, bez portów, które są na południu, bez dostępu do Morza Czarnego i taki, wiesz, druga Mołdawia, która by wegetowała na pomocy Unii Europejskiej, a oni by wzięli cały ten wschód i to był ten plan średni. I wreszcie ten plan minimum to było poszerzenie tych dwóch separatystycznych republik, Ługańsk i Donieck, i wybicie korytarza z Rosji na Krym, bo przypomnę, że Krym jest półwyspem. Nie ma połączenia lądowego z Rosją, tylko z Ukrainą i był uzależniony od Ukrainy, bo tam nawet woda z Ukrainy. Jedyne połączenie między Krymem a Rosją to był ten most słynny nad Cieśniną Kerczeńską, most krymski. Co się stało przez te 30 dni? Od maksimum do minimum, tak jak powiedziałem. Zobacz, chcieli całość, nie udało się. Chcieli pół, nie udało się. I właściwie drepczą tam na tym wschodzie, wybili ten korytarz, zajęli ten
Mariupol kosztem olbrzymich strat i ludności cywilnej i własnych, ale jak na drugą armię świata, bo przypominam, że Rosja według tych ocen przedwojennych była drugą armią świata, a Ukraina otwierała trzecią dziesiątkę, tam 23 czy coś takiego. Pod jakim względem? Wiesz co, to jest taki global firepower, to sobie każdy może sprawdzić. Okay. Specjaliści po prostu analizują wszystkie poziomy, dobra, lotnictwo, czołgi, liczebność, zasoby przemysłowe i tak dalej. Zestawiają to do kupy, wpuszczają w taką analityczną maszynkę i to układają, i Ukraina gdzieś tam za Wietnamem i Polską wegetowała na początku trzeciej dziesiątki. W związku z tym, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to Rosjanie są na terytorium Ukrainy, zdobyli Azowstal, przebili ten korytarz, poszerzyli rzeczywiście ten Ługańsk i Donieck, no ale pamiętajmy, że to pierwsza armia świata bije się z 20 którąś. Plan był na błyskawiczne opanowanie całego kraju. Minęły 3 miesiące, rozmawiamy równo po 3 miesiącach, jest 24 maja, zaatakowali 24 lutego. Przez 90 dni Rosjanie stracili według ukraińskich źródeł 30 tysięcy ludzi, pewnie trochę mniej. Stracili olbrzymią ilość czołgów, może ponad 1000, sprzętu. Wszystko, co najnowocześniejsze, najlepsze, to już w tej armii było, to się zamieniło, wiesz, poskręcane żelastwo, wypalone. I cóż, no, impas, a Ukraińcy dostają olbrzymie ilości broni od państw zachodnich, od nas 230 czołgów, podobno nawet więcej. Haubice M777, słynne od Amerykanów, javeliny, drony od Turków i powoli, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, że tak mogę powiedzieć, no to te proporcje będą się na tyle zmieniały, że Rosjanie ten sprzęt będą wymieniali na gorszy, no bo przecież mają rezerwy, tak, ale im to, co najlepsze, już tak jak powiedziałem, stracili, a Ukraińcy ten sprzęt, który dostają, będą dostawali coraz lepszy, coraz nowocześniejszy. No i punkt ciężkości wojny się zmieni i Ukraińcy już tam na terenie Charkowa odbili wiele, wiele miejscowości, będą się skupiać na południu. I pytanie, co dalej? No, czy Rosjanie utrzymają te pozycje, czy Ukraińcy ich wygonią ze swojego terytorium? I to jest już na naszą trzecią rozmowę pewnie. Ojejku, słuchaj, tu mi się w trakcie tyle pytań nasuwa, że nawet nie wiem, od którego zacząć, ale niech będzie tak, takie po prostu najważniejsze rzeczy, czyli tak. Jak ty przewidujesz w dłuższym jakimś terminie, nie wiem teraz, pół roku, rok, jak to się może rozwinąć, co to oznacza dla nas? O, no dobrze, to słuchaj, jak się może rozwinąć? Rozwinąć się może na trzy sposoby. Może wygrać Ukraina, może wygrać Rosja, a może być remis, jak w piłce nożnej. Okay. Są trzy możliwości. Krótko mówiąc, Ukraina już wygrała w tym sensie, że obroniła swoją niepodległość. Klęska Ukrainy to byłaby taka, gdyby udało się Rosjanom z tego Hostomela, powiedzmy, drugiego, trzeciego dnia wojny opanować Kijów. I chcę ci od razu powiedzieć, że los Ukrainy zawisł na włosku. To nie jest tak, że wiesz, że Rosjanie po prostu spartolili całkowicie tą operację i w ogóle to wszystko było oparte na jakichś wariackich założeniach. To naprawdę było bardzo, bardzo blisko. Już teraz są informacje o tym, że w ogóle Zełenski ze swoimi ludźmi to się bronił w, dosłownie, jego ochrona osobista strzelała do Rosjan. Przypominam ci, dzisiaj to jest w ogóle, brzmi jak science fiction, ale państwo też pamiętacie, pierwszy dzień i drugi inwazji, ten słynny obrazek, jak czołg na ulicach Kijowa przejechał faceta w samochodzie. Pamiętasz, co go potem wyciągali? Już rozdali Ukraińcy broń cywilom. I faceci w dresach z AK-47 latali po ulicach i strzelali do siebie. I tam już był chaos totalny. Także było o tyle od tej dekapitacji Ukrainy. Ukraińcy to wytrzymali, skasowali ich i obronili swoją niepodległość, swoją stolicę. I teraz wojna nie toczy się o to, czy Ukraina będzie podległa, czy niepodległa, tylko wojna się teraz toczy o to, czy Rosji uda się odgryźć kawałek Ukrainy więcej niż odgryzła w 2014 roku, czy Ukraińcy ich wyprą. W związku z tym to już nie jest stawka o wszystko,
tylko toczy się już o po prostu jakieś tam nadgraniczne korekty granicy w tą czy w tamtą stronę, więc jest to absolutne zwycięstwo Ukrainy w tym sensie, że Rosja nie osiągnęła swoich celów. No ale wiesz co, a gdyby tak było teraz, ja tak powiem totalnie naiwnie, jak kompletny lalik, którym jestem. Oni, nie wiem, biorą masowy pobór do wojska, ściągają se tych Kazachów, wszystko co oni tam mają, walą tym ludem jak po prostu mięsem armatnim, co dla Rosji na przestrzeni lat jest normalką. Nie wiem, do tego jeszcze jakimiś precyzyjnymi nawet uderzeniami jądrowymi. Ja słyszałem takie coś, że Rosja ma bomby atomowe takie dużo słabszego rażenia niż Zachód, co oznacza, że oni mogą gdzieś tak... Taktyczne to. Tak. No i po prostu, a kit, nieważne, niech tam pół Rosji umrze. Ja tu, jak to mówią, ten, postaw się, a zastaw się, czy... Wiesz, o co mi chodzi, że po prostu wszystko nieważne, niech ten, przecież to nie Putin nakłada sobie kawioru mniej na kanapeczkę, tak, na samym końcu. On myślę, że dalej tyle samo smaruje, co zawsze, może nawet z powodu stresu trochę więcej. Tak, zażera stres, to jest najgorsze. Tak. Nie, słuchaj, więc tak, oczywiście należy pamiętać, że rosyjska armia wykazała się jak na tak właśnie drugą armię świata i to też pokazuje, jak takie papierowe rankingi są nieżyciowe, bo dopiero pole bitwy weryfikuje prawdziwą wartość armii. I ta armia oczywiście okazała się nieefektywna i po prostu trawiona totalnie takimi typowo rosyjskimi problemami. Bajzel, czyli bardak, złodziejstwo, bo przecież to jest rozkradziona armia. Tam w tych koszarach, wiesz, raportowali, ile macie czołgów? No 100, a ich w rzeczywistości było 30, bo reszta była, jak to się mówi, skanibalizowana, tak? Czyli powyciągali tam części, a do force... Kolumbii posprzedawali je. Posprzedawali gdzieś na boku. Paliwo to samo. Racje żywnościowe sprzed 7 lat, 7 lat przeterminowane dostali Rosjanie, bo przecież ci rosyjscy żołnierze, bo te prawdziwe gdzieś poszły na czarny rynek, nie? Olbrzymia niekompetencja dowódców. Brak elastyczności, takie myślenie, wiesz... Dostałeś rozkaz iść do przodu, czyli zaprzeczenie tego, co robi armia NATO, która daje oficerom bardzo duże pole do manewru, do elastyczności na polu bitwy. Kiepskie morale. No wiesz, jakie tam morale ma być, cholera? Jakie ma być morale? Jak bronisz swojej ojczyzny, no to masz morale. A jeżeli tych chłopaków wziętych gdzieś tam, wiesz, z jakiejś prowincji zapadłej, bo ten, kto ma trochę oleju w głowie w Rosji, to wie, że tam zapłaci 1000 euro i się wykręci z tej służby wojskowej, nie? A te kontrakty podpisują po prostu jacyś chłopcy, którzy potem wchodzą na Ukrainę, widzą kibel z bieżącą wodą i żelazko i po prostu robią takie oczy, nie? Bo w życiu tego nie widzieli. Stąd to złodziejstwo, stąd ten szaber, stąd te gwałty. To jest po prostu najgorszy możliwy dobór ludzki, najgorszy materiał ludzki. I... To jest szereg problemów, które tą armię powodują, że ona jest nieefektywna. Ten sprzęt jest dużo gorszy niż się spodziewali specjaliści i jest po prostu pogrom tego sprzętu przy pomocy tych wszystkich rakiet i tego dronów i tak dalej, ale oczywiście nie wolno zapominać o tym, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym, ma tam kilka tysięcy tych pocisków, nikt naprawdę nie wie ile, bo przecież duża część to też jest złom, ale na pewno tyle, żeby tą całą Ukrainę oczywiście wysadzić w powietrze. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście, i to się nad tym wszyscy zastanawiają, czy jak naprawdę już zajrzy im w oczy widmo klęski, to czy do czegoś takiego się nie posuną. No ale to już wchodzimy trochę tak jak podczas tej naszej rozmowy telefonicznej. No w tak scenariusz, wiesz, kosmiczny, no że trudno sobie to w ogóle wyobrazić. Ja myślę, że dopóki nie wiem, Ukraińcy nie dokonają jakiegoś, wiesz, wielkiej ofensywy na terytorium Rosji, to nie nastąpi. Pytanie jest oczywiście o Krym. Co by się stało, gdyby Ukraińcy weszli na ten Krym i próbowali wyrzucić flotę czarnomorską z Sewastopola? Czy to na przykład Rosja by uznała za coś takiego? No to już jest jakby... W momencie, kiedy będziesz miał ten pierwszy błysk atomowy, to wszyscy analitycy, specjaliści, komentatorzy już w zasadzie są niepotrzebni, no bo to już wszelka racjonalność się kończy, więc tego oczywiście nie wiem.
Natomiast jeżeli chodzi o takie środki kinetyczne, czyli tą wojnę prowadzoną przy pomocy wszystkiego, co się ma oprócz atomu właśnie, to oczywiście jeżeli Ukraińcy dalej będą sobie tak dobrze radzić, jeżeli te 700 tysięcy ludzi szybko się przeszkoli, bo tyle już mają pod bronią i te dostawy broni będą płynąć, no to oczywiście Ukraińcy mają wszelkie widoki na to, żeby tych Rosjan wyprzeć z tych terytoriów, które przynajmniej w lutym 2022 roku Rosja zajęła. Oczywiście Rosjanie mogą ściągnąć rezerwy, tylko pamiętaj to, o czym mówiłem. Rosjanie mają olbrzymią ilość czołgów, ale przestarzałych. I teraz każdy kolejny czołg rosyjski, który będzie wjeżdżał na pole bitwy, będzie każda gorszy. Tak, będzie gorszy. A każda sztuka uzbrojenia, które NATO dostarczy Ukrainie, tu wyjątkiem są polskie czołgi, będzie lepsza i wyższa technologicznie niż Ukraina miała do tej pory. W związku z tym ci idą w dół, ci idą w górę. Masa, jeżeli chodzi o masę, o której mówiłeś, no to oczywiście teraz Ukraińcy, co ciekawe, mają przewagę liczebną. To jest bardzo interesujące, bo w doktrynie rosyjskiej to jest w ogóle tak, że powinna ta przewaga liczebna być minimum 2-1 albo 3-1, a Rosjanie weszli za małymi siłami po prostu. Ale okazuje się, że Rosjanie nie chcą robić jakiejś powszechnej mobilizacji, bo pamiętaj o tym, że zrobienie czegoś takiego to jest paraliż państwa, które i tak jest demolowane przez sankcje. I weź te miliony ludzi, w co ich uzbroisz, jak ich wyszkolisz. Oczywiście możesz wziąć w kałachy. Nie wiem w co, w kamienie, w... w kałachy powiedzmy, tak? No zakładam, żeby tyle mają tych kałaszników. Zębce zaostrzą, będą. Ale posłuchaj, oni po prostu tam wszyscy zginą, nie? No. W nowoczesnej wojnie już ta masa nie ma takiego znaczenia. Tak, już, nie robi roboty. Już nawet powiem ci, że to jest mit na przykład, że podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Sowieciarze nakryli Niemców czapkami. Sowieciarze wygrali z Niemcami nie dlatego, że ich było więcej, bo kiedy oni pędzili, wiesz, pod karabiny maszynowe Niemców, to Niemcy wymieniali tylko lufy, które się rozgrzewały i kosili po prostu, wiesz, setki, tysiące ludzi i te straty były kolosalne Armii Czerwonej, więc to nie dlatego, że ich było tak wielu, tylko po prostu, uwaga, oni wygrali dlatego, że Ameryka uruchomiła program Lend-Lease, czyli, wiesz, dostawy sprzętu dla Rosjan, dla Sowietów wtedy. I oni wygrali w amerykańskich butach Sowieci tę wojnę, strzelając z amerykańskich armat, latając na amerykańskich samolotach i jeżdżąc amerykańskimi ciężarówkami. A teraz sytuacja jest odwrócona. Biden podpisał Lend-Lease i broń idzie dla Ukraińców. Więc czas działa na rzecz Ukrainy. Jeżeli teraz Rosjanie nie zrobią jakiejś olbrzymiej, szybkiej ofensywy, to będzie z nimi krucho. A według wielu ekspertów już na tyle się to ostrze armii rosyjskiej stępiło po tych właśnie 90 dniach, o których mówiliśmy, że stracili możliwości ofensywne i raczej przechodzą do defensywy. Drugie pytanie było, co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla nas? Dla nas, ja jestem rezerwowany, muszę ci powiedzieć. Bo ogólnie rzecz biorąc, już przed tą wojną, zanim ona wybuchła, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy wszyscy, i to absolutnie wszyscy prawie się pomylili, bo wszyscy przeceniali Rosję, a nie doceniali Ukrainę. I właściwie Amerykanie i Brytyjczycy uważali, że Rosjanom się uda szybko zająć Ukrainę, albo przynajmniej olbrzymią jej część, czyli zrealizują albo maksimum, albo ten środkowy plan, o którym mówiliśmy. I anglosascy eksperci mówili wprost, że oni zamienią Ukrainę w drugi Afganistan. Czyli będą dostarczali przez polską granicę, przez Bieszczady te javeliny, karabiny. Będzie to trwało lata. Będzie to trwało lata. Będą szkolili tych, w cudzysłowie, ukraińskich mujahedinów, tak jak szkolili mujahedinów i zaopatrywali w Stingery w Afganistanie przeciwko Sowietom. I armia rosyjska będzie się wykrwawiała. I oczywiście z perspektywy anglosasów to jest fajny pomysł. Ale z perspektywy Polski, mieć za granicą Afganistan, no wiesz, to jest nic fajnego. Z tego, co widziałem, ponad 3 miliony ludzi przekroczyło już granicę polską od początku wojny przez te 90 dni. No to wyobraź sobie teraz, jeżeli by ta wojna miała się zintensyfikować i ciągnąć jeszcze dłużej i rzeczywiście tam byłby drugi Afganistan, no to co, 10 milionów? 15? No przecież nie możemy absorbować takich olbrzymich ilości ludzi, więc już to tak jest... Tak nasza demografia się zmieniła. Tak, to jest, ale w ogóle wiesz, no to już tam demografia, to jest po prostu możliwości państwa polskiego są już na, jak struna naprężona. Już nie możemy i wiesz, jeżeli przyjdzie jeszcze 1-2 miliony ludzi,
Nie wiem, jak wygląda teraz, bo to jest jakiś też szum informacyjny w tej sprawie, pomoc finansowa ze strony Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Grunt jest taki, że większość tych ludzi jest tutaj. I teraz, przedłużająca się wojna oznacza w Polsce zaostrzający się kryzys emigracyjny. To raz. Dwa. Przedłużająca się wojna oznacza to, że Polska zwiększa się ryzyko, to, że Polska zostanie w tą wojnę wciągnięta. Ponieważ Rosjanie doskonale zdają sobie sprawę, że gdyby nie Polska, to Ukraina by już dawno kapitulowała. No oni nienawidzą nas swoich psów, ale to od zawsze, no bo przecież ja tak dumnie sobie mówię czasami jakiemuś koledze nawet z zagranicy, to Polacy rozwalili komunę. No oczywiście jest bardzo wiele ten, ale byliśmy pierwszym państwem, nie żaden cholera jasna mur berliński. No co wyście zapomnieli? Przepraszam, co? Przepraszam, że muszę cię pozbawić złudzeń, ale komunę zarżnął Ronald Reagan do spółki z szejkami saudyjskimi, którzy obniżyli ceny ropy i po prostu wykończyli ich gospodarczo sowieciarzy, ale... Ale chodzi mi o symbol. Oczywiście symbol, bardzo wkurza mnie symbol muru berlińskiego, bo znowu marketingowo przegrywamy. Jak zawsze. A pierwsze państwo, no to była, wiesz, no Polska jasne, jakby nie było, tak? Jasne, jasne, solidarność, ale wiesz, jeżeli chodzi o to, ja już mówiłem ci podczas pierwszej naszej rozmowy, żebyś nie podchodził do polityki emocjonalnie. To nie jest taka kwestia, czy Rosjanie nas kochają, czy nienawidzą, bo to nie ma żadnego znaczenia w polityce. Takie uczucia to są w miłości tylko i w życiu małżeńskim. Ale problem polega na tym, że Polska jest efektywnym dostarczycielem, czy też inaczej, jest tak zwanym hubem, to znaczy przez terytorium Polski lądują, przechodzą dostawy tej broni. Tej broni, dzięki której Ukraina się trzyma i która jest punktem ciężkości całej wojny. Bo tak jak powiedziałem, duch Ukraińcy mają super, morale ekstra, ale bez tego, jak się przekonaliśmy chociażby podczas Powstania Warszawskiego, same morale wojny nie wygrywa. Trzeba mieć sprzęt, sprzęt i jeszcze raz sprzęt. I ten sprzęt idzie przez Polskę. W związku z tym logiczne jest to, że gdyby Rosjanie chcieli zatrzymać ten sprzęt i zaatakować jakieś państwo jeszcze jedno, powtarzam, to jest bardzo mało prawdopodobne, bo to już naprawdę i tak idzie im źle ta wojna, ale to byłaby Polska, żeby przerwać właśnie ten strumień dostaw i sparaliżować po prostu i odciąć ten tlen, który przez Polskę NATO dostarcza Ukrainie. Zwróć uwagę, że te wszystkie samoloty amerykańskie ze sprzętem lądują w Polsce, a potem to na torach albo ciężarówkami idzie na Ukrainę. Więc krótko mówiąc, pierwszy punkt, problem dla Polski to jest taki, że jest kryzys emigracyjny. Przedłużająca się wojna go jeszcze będzie zwiększać. Dwa, ryzyko, że ta wojna przeleje się na nas. Według na przykład Jacka Bartosiaka my już jesteśmy funkcjonalnie w stanie tej wojny z Rosją de facto, chociaż nieformalnie. Ale zawsze ma najgorszy scenariusz. Słuchaj, a trzecia rzecz to jest kwestia, o której nie możemy uciec, no to po prostu wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy dzień tej wojny to jest kolejny trup. 10, 15, 20, 100, przecież tam idą ofiary. Dzisiaj widziałeś, znaleźli 200 ciał rozkładających się w Mariupolu w jakiejś piwnicy, w jakimś schronie, w związku z tym ludzie giną. Więc to jest jakby jedna strona, ale druga strona medalu jest oczywiście taka, że każdy dzień przedłużającej się wojny to jest kolejny zniszczony rosyjski czołg, to jest kolejny zestrzelony rosyjski śmigłowiec lub samolot, to jest kolejny ząb wyrwany z tej paszczy krokodyla, jaką są siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i to z kolei powiększa nasze bezpieczeństwo. Więc pokazuje ci, że ta sytuacja Polski jest trochę jak taki skoczek, czy też inaczej, cyrkowiec na takiej linie, wiesz, który balansuje tym kijkiem. Bardzo łatwo jest to, teraz jest perfekt w pewnym sensie, utrzymujemy pewien balans, tak? Ale bardzo łatwo jest w jedną lub w drugą stronę spaść, więc są bardzo poważne przesłanki, które przemawiają za tym, że tę wojnę natychmiast trzeba kończyć, ale są, i zgadzam się z tymi ekspertami, którzy o tym mówią, że każdy dzień i każda kolejna malutka klęska Rosji, którą Rosja tam ponosi, zwiększa nasze bezpieczeństwo w przyszłości, bo niektórzy eksperci już mówią, że doprowadzenie tej armii rosyjskiej, już nawet nie mówiąc, wiesz, o reformie, o poprawie jej stanu w stosunku do tego, co było wcześniej, ale doprowadzenie do tego samego poziomu, czyli wyprodukowanie tylu czołgów, które stracili, wyszkolenie, i to jest być może najważniejsza strata, tylu specjalistów, bo najlepsi rosyjscy żołnierze już po prostu gryzą piach. Ich już nie ma. Kwiat armii rosyjskiej został po prostu wyrżnięty na Ukrainie. Został zasiany w ziemi ukraińskiej. Może wyrosną z nich prawdziwe kwiatki. No, to zobaczymy. Natomiast
To zajmą lata, a być może nawet dziesięciolecia. Więc sytuacja Polski z tej perspektywy oczywiście jest korzystna. Więc tak jak powiedziałem, wiesz, jest to bardzo delikatna sytuacja. Ja bym chciał, żeby wojna się zakończyła z klęską Rosji i żeby Rosja latami lizała rany i militarnie, i gospodarczo. Bo to jest też bardzo ważne. Nie zapominajmy, że jest ten gospodarczy wymiar wojny, który Rosję demoluje. Ale bardzo bym nie chciał oczywiście, żeby ten konflikt przelał się na Polskę, bo sytuacja, w której strzelamy do Rosjan, mów w cudzysłowie, rękami Ukraińców, jest dla nas bardzo komfortowa. Przypomina to trochę sytuację Anglików, którzy strzelali naszymi rękami. My się na to oburzamy. Ja zawsze mówię ludziom, zobaczcie, jak ta angielska polityka wyglądała naprawdę, ale jednocześnie stawiam sobie angielską politykę i Polsce za wzór do naśladowania, bo w polityce liczą się, wiesz, chłodne interesy i zimna kalkulacja, a nie właśnie emocje czy tego typu historie. Słuchaj, to jest jeden powód, który nigdy nie będę politykiem, do tego się nie nadaje w żaden sposób, ani historykiem też nie. Natomiast nigdy nie będę w stanie się z tym, nawet nie użyję słowa z tobą zgodzić, tylko z tym pogodzić. Gdzieś jest we mnie to, że to ludzie ludziom zgotowali ten los i jednak ludzie, którzy są po drugiej stronie, nie zawsze myślą tylko i wyłącznie racjonalnie. No bo gdyby myśleli tylko i wyłącznie racjonalnie, to może, nie wiem, trzeba zacząć budować fajne startupy w Rosji, kręcić więcej filmów, które Rosjanie mają dobre, i pisać więcej wierszy, a nie mordować ludzi, bo zwykłym ludziom od tego życie się nie polepsza, co chciałby Putin czy jego ludzie. Natomiast no, to jest dla mnie coś nie do pogodzenia. Anglikami też się nie jaram, to tylko tak chciałem dodać. Są dla mnie niehonorowymi ludźmi. Wiem, że ten honor to... Poczekaj, nie myl, tak jak ci mówiłem, stosunków międzyludzkich z stosunkami międzypaństwowymi. Ale one wynikają od ludzi. Nie, ponieważ popatrz, tak jak ci mówiłem, jeżeli chcesz postawić swoje życie na szali z powodów honorowych, tak jak kiedyś w fajnych czasach było, w żadnym było, wypadku tak, nie chcę. Ale powiedzmy, że ktoś cię obraża, jest XIX wiek, ty mówisz, no to w takim razie przysyłam panu sekundantów, spotykacie się o 4 rano w lasku na, wiesz, przedmieściach twojego miasta, strzelacie do siebie z pistoletów i któryś pada trupem i jesteś to ty, obroniłeś swój honor i okej. Ale przywódca państwowy ma na karku 40 milionów w przypadku Polski ludzkich żyć. I to jest jego obowiązek. On musi zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo i zwróć uwagę, że i on nie może, tak jak Beck w 1939 roku, kierować się honorem, a potem, no fajnie, honor mieliśmy, rzeczywiście obroniliśmy, a kilka milionów ludzi poszło do piachu, Polska zdemolowana i do dzisiaj przecież tych strat nie odrobiliśmy. No to po prostu działa inaczej i zwróć uwagę, że o ile na przykład jest, to mi się bardzo podobało, Morawiecki mówi, nie możemy rozmawiać z Putinem, a co mówi Zełenski? Będę rozmawiał z Putinem, bo Morawiecki na razie nie jest w stanie wojny, więc on sobie może tam mówić wszystko, co ten, ale Zełenski przecież też jest rozerwany, on też czuje tą odpowiedzialność. No nie, on jest rozerwany dużo bardziej, przecież on, podejrzewam, że ma bliskich, którzy zginęli. Piotr, to jest temat, ja bym bardzo chciał w ten temat pójść, ale to jest takie dobre 40 minut, żebym ja ci udowodnił, że w czymś ty się mylisz, a ty mi udowodnił, że w większości ja się mylę, ale ja bym z tobą podyskutował i poszedł w to. Natomiast dzisiaj nie mamy czasu, a ja mam jeszcze jedno bardzo mocne pytanie do zadania. Możesz jeszcze 5 minut pojeździć. Tak. No wiesz, to ma mamy 5 minut na to, no, ważne, 5, 6, 7. Na to ważne pytanie jedno. To jest temat, to ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli kiedyś o tym porozmawiać, a może nawet nie przed kamerą. Zobaczymy, jak przy to... piwku. Pijesz piwko? Piwko mniej, w ogóle teraz mało co piję, ale jak w ogóle tak, jak będę pił z powrotem, to bardziej mocne alkohole. Okay. Tak mi w ogóle lekarz mówi, że jest lepiej. O, tak? I mniej, ale mocniejsze. A wina to mają te wszystkie się. Dobra, nieważne. Co ja chciałem powiedzieć? W co
grają tak szybko kolejne te państwa, powiedzmy, że Europy, a może też o świat zależy, no nie, w ogóle świata, no takie teraz ważniejsze, co w Europie, co Niemcy, co Francuzi, co cholera Chiny, Turcja, kto jeszcze się liczy, no Anglia to wiadomo, Ameryka, no takie kraje bym wymienił, kogoś zapomniałem. No tak krótko muszę o każdym powiedzieć, nie? No dobra, no to tak, Chiny jako najważniejszy, jeden z najważniejszych elementów tej układanki, Chiny grają w ten, na to, że są też rozerwane. To znaczy z jednej strony ta wojna jest im na rękę, ponieważ Rosja słabnie i Rosja na końcu dnia może się znaleźć w pozycji chińskiego wasala. Ponieważ zostanie tak, będzie tak izolowana na arenie międzynarodowej, że stanie się wasalem Chin, uzależnionym od Chin, od chińskich technologii, ale przede wszystkim po prostu będzie zapleczem surowcowym dla Chin. Otworzą tam Power of Siberia 2, 3, 4, czyli te rurociągi, będą po prostu wysyłać gaz, którego nikt inny nie będzie chciał kupować, ponieważ będzie to embargo. I Chińczycy będą dyktowali jakieś śmiesznie niskie ceny i Rosja będzie sobie wygetować jako taka doklejka do zapóźniona cywilizacyjnie, wiesz, taki bantustan, kolonia Chin. A jest więc szansa, że oni w ogóle na przykład by próbowali jakiś jeszcze wspólny konglomerat stworzyć? No ale co to za partner dla Chińczyków? No, ja dawno temu słyszałem o tym, że Chińczycy w ogóle mają dojeżdżać Rosję i ten Syberię, mają sobie odcinać na podobnej zasadzie, bo ją zaludniają. Ale słuchaj, ale to wiesz, to taniej dużo będzie po prostu, jak ta Rosja się całą się od siebie uzależni i tyle, ale oczywiście... A jak no, się nazwie, to nieważne. Jest ta, oczywiście, tak, że tak, no. Jest ta oś Moskwa-Pekin, bardzo niebezpieczna, ale oczywiście to raczej będzie tutaj używać tej niemieckiej terminologii geopolitycznej, no to junior partnerem będzie, delikatnie mówiąc, Rosja, czyli wasalem po prostu, a hegemonem w tym układzie będą Chiny, ale więc to jest pozytywne dla Chin, ale negatywne dla Chin jest to, że rosyjska rozpierducha w Europie Środkowo-Wschodniej zablokowała ten nowy jedwabny szlak. Czyli te wszystkie kontenery, które idą, szły przez Rosję i przez Ukrainę i teraz ta nitka jedwabnego szlaku jest zatrzymana. A przypomnę, że to jest kluczowy projekt Rosji, która próbuje się wyrwać z dominacji Anglosasów na morzach, bo jak wiadomo, Anglosasi zawsze dominowali na morzach. W związku z tym Chiny wiedzą, że wystarczy pstryknąć, Amerykanie i Anglicy zablokują morza i nie będzie transportu morskiego ich i oni się zaduszą po prostu, bo nie będą mogli importować i przede wszystkim eksportować, więc próbują to robić przez kontynent. Czyli przez Rosję, Ukrainę, do Europy wysyłać to wszystko rozmaitymi drogami lądowymi. No i teraz to jest, ten projekt jest sparaliżowany przez to, co Rosjanie wyrabiają. A myślę, czy my przy tym bylibyśmy w stanie grać i na Amerykę, i na Chiny? No super było, bo oczywiście, że tak. Wiesz, był bo zawsze Amerykanie... Oni to blokują. Tak, dokładnie. Ale to jest, wiesz, ale to, że my temu ulegamy, to jest głupota. Był taki polityk, który zablokował ten projekt takiego wielkiego huba, który miał powstać, czyli takiej przeładowni tych kontenerów gdzieś pod Łodzią czy w Łodzi, zarobilibyśmy miliardy na tym, ale Amerykanie, wiesz, tam tupnęli nóżką i to zostało zablokowane. To jest błąd. Trzeba grać na wielu fortepianach i Polska może robić, korzystać wreszcie, wiesz, bo zawsze ze swojego miejsca, a nie na świecie, a nie dawać tylko dostawać z tego tytułu, no. No nie dostawać po dupie, tak, no. Powiedzmy. No, no bo to nasze położenie geopolityczne między Niemcami a Rosją zawsze nas nastawiało w takim katastrofalnym położeniu. Czyli słabość mogłaby być siłą. Mogłaby się, moglibyśmy być pomostem i przez Chińczycy mogliby, co zawsze się wiąże z olbrzymimi inwestycjami chińskimi, rozwojem infrastruktury, torów, dróg, no wiesz, wszystko, nie? No tak, no i a po potem prostu, też szkoda to tak rozwalać, czy pozwolić komuś to zniszczyć. I, no, i jeden dolar po prostu weź za jeden kontener i jesteśmy do przodu potem. Ale mówiąc poważnie, no to oczywiście to jest pytanie, czy jesteśmy klientem i wasalem Ameryki, czy jesteśmy dla nich partnerem, a wiesz jak to jest, no jeżeli byśmy grali na tym drugim fortepianie, to Ameryka by też o nas bardziej zabiegała, więc to są Chiny. Jeżeli chodzi o Amerykę, no to Ameryka oczywiście obecnie kierownictwo amerykańskie uważa,
że i to się potwierdziło, kiedy Rosja okazała swoją słabość, że jest w stanie powstrzymywać jednocześnie Chiny i jednocześnie Rosję, czyli dwóch pretendentów do hegemonii. I wariant B, pobić Rosję, pokazać, że nie ma czego co szukać w Europie, dać jej pstryczka w nos i odwrócić ją w drugą stronę, czyli skierować na tory antychińskie. I tutaj Rosjanie, o czym mówiliśmy, też przecież zdają sobie sprawę, że Chińczycy mogą ich zwasalizować i zdominować. W związku z tym na tym zagrać, na tej nucie i zrobić po prostu taki układ, żeby tą Rosję pobitą, upokorzoną, zmienić tam Putina na jakiegoś Nawalnego czy innego demokratę i zrobić z nią sojusz antychiński. Więc to są takie dwie opcje, które ma Ameryka. I to oczywiście dla nas jest katastrofalna wiadomość, bo wtedy, kiedy Anglosasi dogadują się z Rosjanami, to zawsze naszym kosztem, tak jak w Jałcie. No i pozostają mocarstwa kontynentalne, czy też państwa kontynentalne, czyli Francja i Niemcy. No i tutaj jest jeszcze jakby piętrowy problem, to znaczy oni prowadzą znacznie bardziej ostrożną politykę niż Anglosasi. W Polsce to jest bardzo często traktowane, wiesz, wszyscy rwą łacha z tych żabojadów i szkopów, ale zapomina się o tym, że o ile Amerykę i Wielką Brytanię oddziela od Rosji pół świata, w przypadku Ameryki i Ocean, a w przypadku Wielkiej Brytanii cała Europa i kanał La Manche, no to Niemcy i Francuzi są znacznie bliżej, nie? Więc stąd ta polityka jest bardziej ostrożna. Nawet taki i dwa, to jest oczywiście uzależnienie surowcowe. Nie wiem, czy pamiętasz taką historię, że Ameryka ogłosiła z taką dumą, że wprowadza embargo na rosyjski gaz, na swój rynek. No i wszyscy w Polsce klaszczą, wspaniała Ameryka, górą Jan Kesi, a ci pieprzeni, ci cholerni Niemcy oczywiście nie. No dobrze, ale spójrzmy na tabelę. Ameryce tam rynek, to jest, Rosjanie mają, nie wiem, 2% rynku gazu, 3%, no to wiesz, to sobie już tak embargo wprowadzić, nie? A Niemcy po prostu przez własną głupotę założyli sobie smycz gazową rosyjską na szyję. Nie przez głupotę, przez łapówki dobre. Przez zielony. No, a tam nie dostawano pieniędzy? Oczywiście, że ten Schroeder, oczywiście, że tak, ale... No, on ale... w ogóle, wiesz co, ja jestem teraz po lekturze, tak sobie się pochwalę, Ludzie Putina książki. A, czytałeś to? We fragmentach. No, ja przeczytałem całą. Dobre, nie? Wiesz co, jak super książka... sensacyjna, gdyby nie to, że to nie fikcja, tylko po prostu realne rzeczy. No ale to przecież to tam tak jest smarowane na lewo i na prawo, jak oni podawali w Wenezueli, ile oni szmaru przesłali po kolejnym partiom, lewicowym, prawicowym. No to w iście KGB-owskim stylu to po prostu ustawili całą tą siatką cholera jeszcze przed jeszcze zimnowojenną, której się nie pozbyli. Zawsze mówiłem, że komuch jest komuchem i przecież zawsze są na niego papiery w Moskwie, co oni sobie myślą, że kurde, nie wiem, że teraz oni to są demokratami, czy co? Zwróć uwagę, że Putin był agentem, czy tam oficerem KGB w Dreźnie, no a tak. W Niemczech mają tam część establishmentu w kieszeni. Schroeder, były kanclerz Niemiec z SPD, był symbolem tego, ale powiem ci, że kasa kasą, oczywiście oni tam brali totalne łapówy, ale fiksacja niemieckich zielonych na tym, żeby odejść od atomu, że energia atomowa jest straszna, okropna i zamknięcie, też plan zamknięcia i wygaszenia elektrowni atomowych, to jest problem. I Niemcy, jak będą mieli trochę oleju w głowie, to machną ręką na tą ideologię, otworzą na powrót i wrócą do tej swojego programu energii atomowej, wtedy będą mogli gwizdać na ten gaz. I być może w tą stronę to pójdzie i Amerykanie, którzy zawsze łączą politykę z biznesem, też przecież Biden, widziałeś co mówił na Zamku Królewskim, Europejczycy, musicie się uniezależnić od rosyjskiego gazu. My wam pomożemy. No jak pomogą? Sprzedadzą nam swój gaz, tak? No oni są konkurentem rosyjskim na rynku. Pamiętaj o tym. To nie chodzi, że Ameryka jest taka kochana, wspaniała i cudowna i broni ludzi z buczy. No słuchaj, taki głupi też nie jestem. Może trochę, ale nie aż tyle. Natomiast no co, no wiadomo, że tak, ale czekaj, coś miałem dodać i mi wyleciało z głowy. No ale generalnie tak, no oczywiście,
oni mają swój w tym interes. A słuchaj, wiesz co, a teraz, o wiem co mi przyszło do głowy. Słyszałem oczywiście taką historię, a ty byś na to powiedział, że ten, nie wiem, to sobie tą wybuch w Czarnobylu zrobili Rosjanie dawno temu po to, żeby pokazać światu, jaki to niestabilny projekt jest i oni sobie takie coś już wymyślili, Bóg wie kiedy, żeby, wiesz co, patrzcie, to nie działa, to wybucha, to ludzie umierają. Wiem, że mocno pojechałem, ale... Nie, no chyba. W Czarnobyl to była po prostu ludzka niekompetencja. Okej. Okay. Widziałeś serial? Są ze dwa. Nie, końcu... ten słynny, ten taki, wiesz. Ten... Nie, nie widziałem. No. Znaczy, wiesz, ja zakładam, że to jest jakby mentalność rosyjska, czy komunistyczna, czy jak to nazwiemy, która właśnie pokutuje, no bardzo dobrze, ale którą widać na tej wojnie i cały ten system jest gówno wart, bo tak naprawdę gdyby oni byli takim imperium, które cokolwiek przynosi sensownego, to może by im też łatwiej było zdobywać, bo na końcu komuś byłoby lepiej, a oni przynoszą po prostu szajs. Ja znam komunę i dlatego tak tego nienawidzę, bo wtedy po prostu irracjonalność była domeną sprawnego działania. Po co coś zrobić? Lepiej to spieprzyć, bo na papierze sobie napiszemy, że się spieprzyło, to dostaniemy dotację. A jak... No, taki właśnie. A jak zrobimy dobrze, to będzie z tego gówno i nikt nic z tego nie będzie miał. No tak, wiesz, ale przede wszystkim zwróć uwagę na to, że i to jest taka puenta z tej wojny, rzeczywiście, że ten model cywilizacyjny rosyjski jest piekielnie nieatrakcyjny. To znaczy, to jest tak, że oczywiście mówi się, że ta wojna na Ukrainie jest to rzeczywiście racja. To jest przeciąganie Ukrainy z strefy wpływów Zachodu na strefę wpływów Rosji i tak ciągną jedni w jedną, drudzy w drugą. Ale obiektywnie rzecz biorąc, Ukraińcy nie chcą Rosji. I to nie jest tak jak kiedyś, że wiesz, we Lwowie siedziało pięciu banderowców na krzyż tych zachodniaków i mówiło, ach, nienawidzimy Moskali. Przecież jak rosyjscy żołnierze, których zwzięto do niewoli, byli zszokowani, ponieważ oni się spodziewali, że na tych terenach rosyjskojęzycznych ludzie ich będą witali jako wyzwolicieli kwiatami, chlebem i solą, a w nich tam rzucają koktajlami Mołotowa, bo nawet ci ludzie, którzy mówią po rosyjsku w domu, nie chcą, żeby Ukraina była częścią rosyjskiego miru i tego świata, tego bajzlu i syfu, tylko chcą żyć w godnie, Europie jak Europa. I wiesz, i chcą, żeby Ukraina była na tym kursie zachodnim. No i na tym polega dramat w dłuższej perspektywie rosyjskiej cywilizacji, że ona nie ma nic tam ciekawego do zaoferowania. No wiem, ale jeszcze zabawne w tym wszystkim jest w ogóle, że prowadzi się taki ten kontekst walki wschodu z zachodem, jakby chodziło o cokolwiek innego niż tylko dobra materialne, a właściwie to co z ziemi, tam te wszystkie przychody, a gdzieś tam jest ta gra jeszcze z tym, z kościołem, że zepsuty zachód czy coś. Dla mnie jest największym szokiem, że ktokolwiek to kupuje, no ale... Już coraz ale, mniej ludzi, nie? No, według... nie mam pamięci do nazwy, z tej pani reporterki, która tyle lat była w Rosji, która opowiada tobie... Barbara Włodarczyk. O właśnie, zwróciła tobie chyba ze dwa czy trzy razy uwagę w trakcie, gdzie powiedziała... Pan znowu nie rozumie. Moskwa i Petersburg to nie jest Rosja. Prowincja to jest Rosja. I ja mało co wiem o Rosji, ale byłem za komuny w Rosji i Petersburg i Moskwa były lepiej rozwinięte niż Polska, bo myśmy nie mogli, tam był, oni mieli walkmana rosyjskiego, to było nie do pomyślenia. Wiesz. Natomiast jak myśmy byli też na właśnie prowincji i na tej prowincji, słuchaj, tam było średniowiecze. Średniowiecze. To dzisiaj tak jest. Tak wyglądało. Normalnie ludzie, jak wychodzili domki, wszystko, patrzysz, mówisz, cholera jasna, że się kilkaset lat przeprowadziłem do tyłu, przeniosłem, to, coś niesamowitego. Słuchaj, do dzisiaj te dysproporcje są takie.
No, znaczy te jaskrawe kontrasty w Rosji, Petersburg, wiesz, te wszystkie ociekające złotem butiki dla dzieci, dygnitarzy i oligarchów, a z drugiej strony naprawdę tragiczne, ciężkie życie w oparach alkoholu i wiesz, i żygowin, i wymiocin, i biedy, i zasiłków na, tych, na tej prowincji. I tak na marginesie to dlatego też ci chłopcy rosyjscy nie chcą tam się bić. Za co? W imię czego? W imię tego syfu? A więc oni też najchętniej co by zrobili, to by zaraz dali dyla, poddali się, wiesz, i wystąpili o azyl, nie? Więc kruszeje to imperium rosyjskie na naszych oczach. Czy Putin będzie próbował je uratować poprzez taki desperacki krok jak użycie broni jądrowej? Zobaczymy. Ale ewidentnie ta wojna pokazała, że król jest nagi i Rosja w tej chwili na naszych oczach, dlaczego mówiłem, że świat staje na głowie, że Rosja właśnie wypisała się sama z grona mocarstw i stanie się takim pośmiewiskiem. I tego jej życzymy. Dzięki za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. To był mój specjalny gość, Piotr Zychowicz. To był Wasz prowadzący Wini Essa. Czołem.